Ty Wład, lecimy sobie radzieckim czołgiem średnim T-54, ostatnią wersją dostępną w tej grze, czyli model 51. Bardzo dobry czołg. No. Zobaczmy, lecimy z kurwami. Bardzo słaby matchmaking, bardzo mało ludzi jest. Może ściągacz na stronę, może ktoś się dokoptuje, że tak powiem, później. Ale postaramy się zajechać przeciwnika od góry. Może nam się uda. Co mogę powiedzieć o tym czołgu? Na pewno był mój pierwszy tier 5 w tej grze. Od razu fajnie się nim grało. Nawet na podstawie amunicji ta setka jest zajebistą armatą. Jak na osobiście armaty rosyjskie. A w tej chwili mam nową amunicję ZBK 5. Uciski kumulacyjne ze stabilizatorem. Tylko ten czołg, Leopard oraz M60 mają takie pociski w tej grze dostępne. Są to dość nowoczesne pociski, jak na standardy tamtych czasów. Porządek lat 50. No i cóż, wróć na pole bitwy. Tak, jeszcze nie wracamy, spoko. Się wychylimy, zobaczymy, że coś się dzieje. Tutaj lepiej ogólnie jest amerykańskim czołgiem lub niemieckim, który o wiele lepiej daje działo w dół. Depresja działa o wiele mocniejszą. Rosja tam jest o wiele gorzej. Ale co? Pancerz wieży przynajmniej jest nawet dobry. Nawet, bo na pociski Leoparda kompletnie nie starcza. Mobilność tego czołgu jest w miarę dobra, nie jest jakaś rewelacyjna, ale jest dobra. Nie grałem M60, ale niektórzy właśnie porównują ten czołg z M60, jeżeli chodzi o mobilność. No działał oczywiście gorszy. Pojedziemy sobie na fajny punkcie. Tutaj zaraz. Wyjrzymy na środek mapy. Chociaż punkt przejęcia jest przy plaży. O, bitwa się powiększyła, tak zaraz to można jakoś wyjechać na spłoku, czego byśmy nie chcieli. Co my tu mamy? A, bodźki. O nie, amerykański czołg, proszę. Zamek działa zniszczony, M60. Układ napędowy wieży zniszczony. No i trzeba będzie go porwać. Dobra, ryzyk fizyk, jedziemy. To może się bardzo źle skończyć, ale... Zobaczymy. Mam taką właśnie tendencję, że jak nagrywam filmik i mówię, to nie myślę o grze. Ale... To moje początki, proszę wybaczyć. Nigdy wcześniej nie nagrywałem. Dopiero od tygodnia. Znaczy od tygodnia, od kilku dni tak naprawdę. No, słychać silniki. Wyjedziemy, o kurwa, nie wyjedziemy. Tu jest też M103 chyba. Lub nie. O proszę. Slager i Pato. Tu widzę bociury. A ten bociur też? Też bociur. Co się powiedział nasz kolega w M60?
Trochę to jest niepokojące. Ogólnie historycznie ten czołg T-54-55 był najliczniej produkowanym czołgiem na świecie. Był ponad 80 tysięcy egzemplarzy. Dla porównania Shermana na przykład powstało 55 tysięcy sztuk. Także to właśnie tym czołgiem radziecka Rosja miała nas zaatakować. Znaczy nie nas, bo myśmy byli po jej stronie wtedy, tak jakby, w układzie warszawskim, ale zaatakować Zachód i zmiażdżyć. No na szczęście im się to nie powiodło. Nie dożyliśmy czasu wojny atomowej, bo zapewne taka właściwie była. Jeszcze trochę i wydzierżymy. O nie. Kurwa, gdzie jest ten dół? Nie dostałem asysty za tego M60, nie wiem dlaczego. Albo żyje, albo... Nie fajnie, nie lubię takiej sytuacji. Tak naprawdę ten czołg sprawił się bojowo w wojnie między Izraelem a Syrią i Egiptem. Niestety wyszkolenie załóg czołgów syryjskich było bardzo kiepskie, więc nie zrobił zbyt wiele ten czołg, wręcz przeciwnie, padał, strasznie padał od strzałów centurionów izraelskich, przerobionych, oraz M60, tak naprawdę magachów. No i cóż, koniec bitwy. Zobaczmy wyniki, pewnie słabiutkie, no bo niestety, ale nic się tutaj nie działo praktycznie. Bardzo słabo. Zagrajmy jeszcze jedną. Może coś się będzie działo. O, zakres ruchu w pionie, minus 4 stopnie. To troszkę lepiej niż na przykład IS-4 i IS-3, bo mają minus 3 stopnia w dół. A to w górę mają trochę więcej, no ale tego w górę tak nie używamy praktycznie. Nie mam, nie oszukujmy się. Załoga też nie ma, nie jest zła. W sumie troszkę tutaj przyciśniemy. Tutaj, o, na prawy bardziej. Tutaj, o, cyk. O, tu. No, dawać. Nie ma czasu. Dobra, na serwerach europejskim, rosyjskim i amerykańskim, bo tam jest jeszcze w miarę dobry ping. Miałem kiedyś zaznaczony serwer południowoazjatycki chyba, tak? Ale niestety tam był ping w okolicach 250 milisekund, więc nie bardzo, nie bardzo. Ach, tu będziemy czekać zbyt długo chyba. Na szybko przesiądziemy się na Leoparda. Nemesis. Zresztą według mnie lepszy czołg. 54 jest Leopard. Szybszy, lepszym działem. Mobilniejszy, ewidentnie mobilniejszy. Tylko że po prostu mniej pancerny, ale przy takich pociskach ten pancerz 5-4, no czasem potrafi odbić, ale to nie jest. To nie jest jakaś reguła, żeby odbijał. Zajedziemy sobie tutaj, myślę. Już będziemy tu jechać. W prawo. Nie, może tą częścią miasta pojedzie. Tu będzie punkt przejścia na pewno. Tak jest. Jedźmy sobie tą częścią miasta. Niekonwencjonalnie, ale dla mnie zawsze jeździłem tam w okolice D5, skradałem się od boku. No. Cierpliwce. Widzę kolejny Leopardzik, też pada ten sam pomysł co ja.